Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj będzie troszeczkę nietypowo. Jak wiecie, staram się odpowiadać na Wasze pytania, ale dostaliśmy takie fajne od pana Kazimierza, który napisał coś mniej więcej takiego, że wszystko co mamy to jest na szczupaki, ewentualnie na sandacze, natomiast on jest łowcą rzecznym, no i nie za bardzo może skorzystać z naszej oferty. Panie Kazimierzu, Kaziu, no straszny błąd. Naprawdę, ja też jestem wędkarzem rzecznym, na rzekach się wychowałem. Czasem oczywiście chodzę po różnych, albo pływam nawet po zbiornikach, ale uwielbiam łowić no, wszystkie nasze rzeczne drapieżniki. I tak sobie pomyślałem, że żeby Was przekonać do tego, że w 100% skompletuję zestaw składający się tylko z akcesoriów marki Savage Gear i udam się na jakieś ryby. Sandacz ma jeszcze okres ochronny, o szczupakach nie będziemy mówili, bo tutaj to była taka pretensja. Pstrągi łowię regularnie, wszyscy je łowicie na nasze przynęty, nasze wędki, nasze kołowrotki i wymyśliłem sobie bolenia, bo jest to być może jedna z najbardziej wymagających ryb, no białych, ale takich białych drapieżników, ryb drapieżnych, które możemy łowić. I postanowiłem skompletować dwa zestawy, bo jest ze mną gdzieś Maciek, gdzieś się tutaj włóczy już po Odrze. Ale ja mam jeden zestaw składający się z... To jest tak, przygotowałem sobie wędzisko z serii SG4 Light Game o długości 279 cm 7-22. I to jest dla mnie taka, no powiedzmy, uniwersalna wędka boleniowa. Jeśli trzeba będzie postawić gdzieś przynętę zaklęciem, no to także dam sobie radę, ale mówię, bardzo dynamiczna, daleko lecą przynęty, doskonale trzyma rybę, doskonale prowadzi się każdą przynętę. Do tego kołowrotek oczywiście SG z Savage Geara, SG6 w rozmiarze 3000, na to nawinąłem naszą żyłeczkę Silencer 0,20 mm, myślę, że to wystarczy, nawet mała agrawka jest nasza, z naszej oferty. I postanowiłem, no i najważniejsza rzecz, no podbierak, ciuchy, torby, takie rzeczy, to jest rzecz jasna. Natomiast no, stanąłem przed dylematem, jakimi przynętami spróbować to bolenie nieprzypadkowo łowić, aby się po prostu nie męczyć. I wygrzebałem, a w zasadzie Maciek gdzieś wygrzebał z moich starych pudeł, woblery Twitch Minnow. Parę sezonów temu pokazywałem te woblery nawet na filmie, łowiłem nimi pstrągi. Dzisiaj zapoluję z nimi na bolenie, a zamiennie będą mi służyły nasze błyski obrotowe, Stickle by Spinner i Group Spinner, tegoroczna oferta, tylko dlatego, ja w ogóle uwielbiam mówić błyskami obrotowymi, a te blachy no, są o tyle niebanalne, że przy małych rozmiarach są bardzo ciężkie, są przez to bardzo lotne, a wiadomo, do bolenia czasem nie da się podejść, trzeba mu po prostu podać przynętę ze sporej odległości. Więc tak jak powiedziałem, błyska i wobler z naszej oferty. I ruszam nad Odrę. Kiedyś, w czasach, kiedy jeszcze łowiłem bardzo na zawodach, uwielbiałem to przedzieranie się przez chaszcze, przez te pokrzywy, przez te no, nieopisane chyba jeszcze rośliny. Troszeczkę lat mi upłynęło i dzisiaj już się męczę, bo już troszeczkę po prostu chodzę po tej wodzie. Maciek, jak to Maciek, 18-latek, gdzieś poleciał daleko. Mam jakiś kontakt, mówił, że jakieś brania miał, jakaś ryba mu spadła. Myślę, że pod koniec dnia gdzieś się tam znajdziemy, opowiemy sobie, co się wydarzyło. Natomiast chcę właśnie pokazać panu Kazimierzowi, że w 100% taki skompletowany zestaw z naszej oferty no, posłuży mi do łowienia boleni. Jak to wyjdzie, zobaczycie sami w filmie. Wiem, jak to zabrzmi, ale wlazłem na nową miejscówkę. Na końcu miałem założoną błyskę obrotową. Dosłownie tutaj pod nogami strzelił mi potężny boleń. Zrobił dwa młynki i poszedł z blachą. Także jest dobrze. Maćka gdzieś tam wyrzuciłem wcześniej. Będziemy się potem szukać. Mówił mi, że miał dwa wyjścia na naszego woblera Twitch Minnow. I mówię, dobra, nie kombinuję, założę też coś takiego. Spróbujemy, meta jest fajna. Szkoda pięknej ryby. Ale szkoda też, że została z blachą w gębie. Mam nadzieję, że się jej pozbędzie. Naprawdę ładna ryba. Zobaczymy, czy to był jedyny, który tutaj mieszkał, czy może jest ich tutaj po prostu więcej. Tutaj dosłownie podjeżdżałem pod nogi i tutaj strzelił. No piękna ryba. Dwa młyny zrobił.
No i oczywiście zapomniałem, znaczy zapomniałem, no nie włączyłem kamery, to miał być jeden taki po prostu kontrolny rzut. Ale teraz już pomny takich rzeczy. Postaram się pamiętać, żeby zawsze po prostu tę kamerę mieć włączoną. Fajna woda, jest troszeczkę wyższa po ostatnich opadach. Tu jest taka stara, rozlana głowa. Zrobiła się taka naprawdę fajna rafa. Zobaczymy, czy coś tutaj się będzie kręciło. Czy to była jedyna ryba, która tutaj po prostu była. Nie wiem, czy ten wobler to dobry wybór. O, było branie. Nie wiem, czy widzieliście, ale było branie. Zrobił się bełt i coś w niego strzeliło. Tak jak Maciek mówił, że jeszcze się nie wciął, ale miał brania w tego woblera. Przeszedłem na jedną główkę wyżej. Tam miałem dwa brania, nie licząc tego zerwanego, ale nic się nie wciąłem, ale tutaj też widzę, że jakiś bolenik po prostu hasa w tych przelewach. Zobaczymy, może uda się go zdjąć. Zmieniłem na błystkę i gdzieś tam ze środka rzeki coś strzeliło. Błystka wypadła. Zobaczcie uproszenia. I ropol. Piękna rabka, tu ją przełożymy. Do słoneczka. Na pewno powyżej 40 centów, 60 centów. Zobaczcie, jaka piękna, zdrowa rapa. Rzeczny drapieżnik. Zrobimy zdjątka i będziemy ją puszczać. Postawimy. Poszła od razu. Przeszła przez roślinki i dostała się do nurtu. Fajne miejsce, jest tutaj dużo boleni. I widzicie, czy to jest wobler, można powiedzieć twitchingowy, tak? Czy błystka obrotowa. Bo ja osobiście uważam, że nie ma jakiejś takiej uniwersalnej przynęty na bolenie. Są lepsze lub gorsze, ale wszystko zależy od tego, gdzie, w jaki sposób możemy ją podać. Tutaj widziałem, że żeruje ten boleń na jakiejś takiej niewielkiej uklei. No więc taka błystka obrotowa, nawet wolniej prowadzona, po prostu daje sobie świetnie radę. A czasem no jej zasięg po prostu powoduje to, że jest ona rewelacyjną przynętą. Jak se latamy po rzece z różnymi przynętami, Maciek po prostu wlazł na główkę, zobaczył bolenia i go przygzmocił. Piękna rabka. Fajna ryba. Pięknie. Ha. Taki bolek. Fajna, miarowa rybka.
druga rybka. Już fajny, gruby bolek. Wypuszczamy go. Lecz. Poszedł do siebie. Bajka. Ale przygrzmocił pod samymi nogami. Nie wiem, czy to było widać po prostu, ale taka petarda wtedy zerwała mi po prostu woblera, znaczy blachę, pod samymi nogami przygrzmocił. Piękna rapa. Już tu się znów ogarniamy. I tym razem ten wobler twitch minął, czyli bez spiny, naprawdę bez spiny, trzeba wierzyć w przynętę. I nie ma lepszych czy gorszych. Jeśli wierzymy, potrafimy się nią posługiwać. Każdy gatunek, nawet te najbardziej wymagające, jesteśmy w stanie dorwać. Taki garbul. Jeszcze wam tylko pokażę. Wobler. Twitch minął ze starej oferty, ale cały czas łowi. A już się wyrywa, no. Się wyrywa. Bajka. Także panie Kazimierzu, mamy wszystko na rzekę i zgodzę się, że może taka oferta przynęt spinningowych nie jest tak rozbudowana jak w innych markach. Natomiast jeśli mądrze do nich podejdziemy, to także u nas znajdzie pan naprawdę wiele, wiele przynęt, którymi można kusić i skutecznie łowić wszystkie polskie drapieżniki zamieszkujące rzekę. Do zobaczenia w następnym odcinku.